Cześć, siemanko. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taki w miarę realistyczny cień rzucany przez postać lub tam cokolwiek sobie wymyślicie. Przygotowałem sobie warstwę z tłem i warstwę z jakąś tam postacią, modelką. Jeżeli ta postać jest wtopiona w tło, to wystarczy ją sobie zaznaczyć i wyciąć i wtedy też będzie ok. Musimy to robić na wyciętej postaci. Ok, więc pokażę wam dwa sposoby w dwóch osobnych odcinkach. Dzisiaj pokażę wam sposób robiony z filtra. Dobra, więc jak jesteśmy na warstwie z postacią, to wchodzimy w filtry, światło i cień, perspektywa. I tutaj w tych ustawieniach musicie się sami pobawić, bo to wszystko zależy od tego, jaki cień chcecie uzyskać i jak też wygląda obrazek. W tym wypadku mamy z tyłu ścianę, więc potem wam pokażę jeszcze, jak zrobić to, żeby wyglądał realistycznie na podłodze i na ścianie. Dobra, więc takie ustawienia są chyba domyślne, więc dajmy OK. Zaraz sobie zmienimy, jak coś będzie nie tak. Ok, i już widać, że cień chciałbym na przykład w drugą stronę, bo to jest ucięty i nie pokażę wam do końca tego. Więc ja sobie to cofnę, Ctrl i Z. Wchodzę w filtry, wyświetl ponownie perspektywa. I tak, czyli musimy zmienić kąt. Tu było 45 stopni, to sobie zrobimy 145. Albo 150. Ok, i teraz jest mniej więcej takie, jak chciałem. Może bym chciał trochę bardziej rozmyty, czyli sobie jeszcze cofnę. Filtry, wyświetl ponownie. Promień rozmycia sobie ustawię na, nie wiem, z 10. Takie ustawienia mi odpowiadają, więc sobie klikniemy OK. I już taki pierwszy zarys cienia widać. Lecz jeszcze sobie zaraz zmienimy, bo przecież cień na ścianie by padał nieco inaczej. Więc sobie zaznaczamy cień, który jest na ścianie mniej więcej. Sobie jeszcze to powiększę. OK, ściana się zaczyna gdzieś tutaj chyba. Tak, dobra. I teraz przechodzimy na warstwę z cieniem. Wybieramy zaznaczenie oderwij, klikamy przycisk dodania nowej warstwy, wtedy to zaznaczenie oderwane staje się warstwą. Krycie zrobiło nam się na 100, więc w tym drugim cieniu też sobie zrobimy na 100, żeby mi to nie przeszkadzało. Ok, i w tym oderwanym cieniu ściennym po prostu musimy zrobić taki myk, że sobie go zetniemy. Tak jak chcecie mniej więcej, żeby to było jakoś fajnie wyglądało. Ok, zetnij i teraz po prostu muszę to przenieść tak, żeby pasowało do nóg. Ok, teraz te dwa cienie łączymy sobie razem, czyli tą górną klikam prawym i połącz w dół. Cień staje się cały. I tutaj widać są jeszcze niedoskonałości, więc to sobie zakryjemy czarnym pędzlem. Najlepiej na miękkim pędzlu wystarczy to zamalować. Ok, w miarę nie widać, że tam było coś ucięte i zmienione. I to już jest prawy efekt finalny. Oczywiście możemy sobie inaczej modyfikować ten cień, mogliśmy ściąć bardziej lub mniej. A potem mogliśmy też go jakoś zmienić perspektywę, żeby był wyżej czy coś takiego. Ale myślę, że wiadomo, o co chodzi, żeby po prostu ten cień na ścianie różnił się od tego na podłodze. Dobra, i teraz możemy zmienić krycie tej warstwy na mniejsze, albo zmienić tryb tej warstwy na przykład na pokrywanie. Słabo tutaj widać, ale możemy ją zduplikować parę razy i widać ją lepiej. Ale mi się wydaje, że... Ja sobie cofniemy jeszcze. Ale mi się wydaje, że lepiej będzie wyglądać z kryciem na przykład 70 albo 80. Nie, 70 to. Okej. Myślę, że taki cień wygląda całkiem spoko. Jedyne, co możemy jeszcze zrobić, to wejść na warstwę z cieniem, wejść potem w filtry, rozmycie Gaussa. I sobie jeszcze możemy ten cień trochę rozmazać, jak nam nie pasuje. O, załóżmy coś takiego. 37. Okej, i też jest fajna opcja, ale mi się chyba bardziej podoba, jak jest taki wyraźny. Okej, więc to był taki szybki poradnik. To był taki pierwszy sposób ukazujący, jak zrobić w miarę realistyczny cień. W następnym odcinku, który pojawi się prawdopodobnie też dzisiaj, tylko że parę godzin później, pokażę wam, jak zrobić podobny efekt, ale ręcznie, bez filtra. Więc ode mnie to chyba wszystko. Trzymajcie się. Siemano.